trwa wakacyjna kraina fantazji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku. Dzieci w wieku od 7 do 10 lat biorą udział w zajęciach, poznają różne gry i zabawy. Placówka jak co roku przygotowała m.in. ekozajęcia, gry planszowe i komputerowe, zabawy animacyjne, zajęcia plastyczne i wiele innych atrakcji. Mam nadzieję, że czas, który spędzają tutaj dzieciaki, będzie owocny, mówi dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku, Iwona Adeszko. W bibliotece jak co roku odbywają się zajęcia dla dzieci, tym razem zmagamy się z marzeniami i fantazją. Tak jak widać, dzieciaki bawią się w ogrodzie, który cieszy się, że w końcu tego służy. Codziennie zajęcia odbywają się do 14 lipca. No niestety nie mamy tyle kadr, żeby mogło odbywać się całe lato, aczkolwiek mam nadzieję, że ten czas, który dzieci spędzają z nami tutaj, będzie bardzo owocny i ciekawy. Najmłodsi nie kryją, że lubią takie zajęcia, a przy okazji mogą poznać sporo rówieśników. Jestem Wiktoria. A ja Maja. Lubicie takie zajęcia, jak są dzisiaj? Tak, fajne nawet. Dlaczego są takie fajne właśnie? Bo mamy plastykę, możemy rysować farbami, gramy w gry planszowe, wchodzimy na podwórko, możemy się bawić. No. Fajnie spędzamy czas. Było dużo gier, plastyki. Co robicie na takich zajęciach dzisiaj, jak dzisiaj? Bawiliśmy się taką wielką chustką, a teraz malujemy kredą.